żeby w elektoracie obudzić zagrożenie irańskie, w którym to zagrożenie może się przejawić ponowną pomyłką, że my nie możemy z Teheranem wchodzić w spory, bo po prostu no, powiemy, że to jest dobry kontrahent. Natomiast zachodnia Europa też uważa, że Amerykanie popełniają błąd, nie rezygnując z sankcji, że właściwie nie powinni domagać się od Irańczyków, żeby zrezygnowali z bomby, że my naprawdę powinniśmy zabiegać o to, żeby tej bomby Irańczycy nie zdobyli, nie dopracowali się, bo to jest tak samo jak ta rakieta, źródło jest właśnie pytanie. Czy pan się zgodzi z tym? Tak samo ładunek nuklearny w rakiecie dalszego zasięgu może nam zagrażać, tak jak rakieta zagroziła samolotowi ukraińskiemu. Proszę pana, nie zgadzam się. A jeśli już mielibyśmy... Ale jeśli pan pozwoli, to teraz ja już. Jeśli już, to podstawowe pytanie, za ile mielibyśmy się wdawać w, że tak powiem, blokowanie irańskiego programu nuklearnego? Za ile i kto by nam to honorarium zapłacił? Bo tak, nie, dlaczego? Być może, że wie pan, ja aż takich kompleksów nie mam. No Polska oczywiście jest tam państwem takim średnim, może nie za bardzo wpływem, ale już tak się nie lekceważmy. Czasami jak Pan Bóg dopuści, to i z kija wypuści, wie pani. Także nie ma co tak się tutaj dołować. Otóż w tym najbardziej zainteresowanym państwem, w tym, żeby Iran nie uzyskał broni jądrowej, jest Izrael. Jest Izrael. Dlaczego? To nawet wyjaśnił to kilka lat temu minister infrastruktury Izraela. Nawet nie dlatego, że się boją, że jak Iran będzie miał broń jądrową, to zaraz pierwszą bombę zrzuci na Izrael. Nie, to tak nie ma. Bo wtedy by to miało konsekwencje dla Iranu też, bo to nastąpiłoby uderzenie odwetowe, z którego rozmiarów to nikt sobie nie zdaje sprawy, bo to tak się mówi, tam bomba atomowa, ale to naprawdę nie są żarty. Natomiast o co chodzi? O to, że ten minister tak powiedział, że jeżeli Teheran będzie miał broń jądrową, to jest to kwestia czasu i to niedługiego. Jak o broń jądrową postara się Arabia Saudyjska, Turcja, a być może nawet Egipt? No i zakończył to retorycznym pytaniem. I kto wtedy będzie chciał mieszkać w Izraelu? No słusznie, ja bym nie chciał. Kamyciego uruchamiający lawinę. Proszę? Kamyciego uruchamiający. Proszę pana, widzi pan, Polska na szczęście z Iranem nie graniczy. Ani też nie ma interesów kolizyjnych między Polską i Iranem. Dlatego mówię, za ile, jeżeli, bo to najgłupsza rzecz, jaką byśmy zrobili, wie pan, to się, wciągać w Polskę w jakąś taką sytuację konfliktową za darmo. Tymczasem władza państwowa powinna, wie pan, jak już najlepiej, jak w ogóle tam jakoś uniknąć angażowania państwa w wojnę, bo to nigdy nie wiadomo, czym ona się kończy. Ale jak już nie można tego uniknąć, bo są takie sytuacje, że nie można tego uniknąć, to przynajmniej tyle, żeby, wie pan, jak najpóźniej państwo weszło do wojny, ot tak, żeby zdążyć na defiladę zwycięstwa. Bo tak to, wie pan, byśmy się zachowywali tak jak ta żaba, co podstawia nogę tam, gdzie kują konie. Żaba powinna tak nogi trzymać przy sobie, bo to wtedy może stracić nogi i to już na zawsze. Czy mogłem dokończyć? No proszę bardzo. Więc tak jak zacząłem na początku. Chodzi o wybór prezydenta, o elektorat, który powinien zrozumieć, że jeżeli... Ale niech pan powie, że chodzi panu o to, żebyśmy głosowali na pana Andrzeja Dudę i Iran nie ma tu nic do rzeczy. No. Ale nie, ale żeby to... Właśnie o to chodzi. Nie.
Żeby właśnie... Nie, to niech pan to, niech pan to inaczej spróbuje uzasadnić, bo to uzasadnienie, które pan przedstawił, to nie jest do końca przekonujące. Proszę się nie gniewać, ale mnie przynajmniej nie przekonuje. A czy mogę jeszcze właśnie starać się przekonywać? Proszę bardzo, tak. Ale potrzebny nam jest Żyrinowski, Palikot i prasa niemiecka, żeby po prostu władze polskie nie mogą konfliktować się z Teheranem. Natomiast taki Żyrinowski, czy taki drugi Palikot, czy ktokolwiek tutaj, no pan by się nie podjął tej roli, prawda? Żeby uzmysławiać, że tak jak mówiłem o tej rakiecie, że tą rakietą kierowali Rosjanie. I oni powiedzieli, nie, to przez pomyłkę myśmy ten ukraiński samolot. I kiedyś tak będzie. Znaczy nie, chodzi o to, żeby naszemu elektorowi to uzmysłowić. Że może być to powtórzone z rakietą nuklearną, która będzie pod presją irańską wystrzelona na Tel Awiw, a wiadomo, że rakietą kierują Rosjanie, a Rosjanie z Tel Awiwem mają dobry układ i oni powiedzą Irańczykom, strzelamy na Tel Awiw. Aj, pomyłka się, trafiliśmy w Warszawie z łatunkiem. I ta próba z rakietą była tylko sondażem, jak zareagujemy na to, że ponowna pomyłka z rakietą już nuklearną nie trafi w Tel Awiw, tylko trafi w Warszawę. Proszę pana, mogę? Otóż wydaje mi się, że tego typu argumentacja mogłaby uszczuplić panu prezydentowi Dudzie wyborców. Ale niech... Musi być Żyrinowski, musi być Palikot, musi być ktoś, kto... To już nie bardzo rozumiem, o co tak naprawdę panu chodzi, bo Żyrinowski to jest tylko, wie pan, taki, że tak powiem, balon próbny, który Putin czasami wypuszcza, Jak mu trzeba, tak, ale no to co takiego? Palikot nie był żadnym takim balonem próbnym. Moim zdaniem pan Janusz był człowiekiem rozchwianym emocjonalnie. I to tyle. No. Ale on bardzo często mówił to, czego nie wypadało powiedzieć Tuskowi. Proszę pana, ale to wie pan, no to... Rozumiem, że panu prezydentowi Dudzie czegoś tam nie wypada powiedzieć, ale i co? Ale kto by taką rolę Żyrinowskiego pełnił? Nie, wie pan, naprawdę dajmy temu spokój, bo zaczniemy się, jak to Rosjanie mówią, do czortików my się tu dojdziemy, jak do diabełków. No, także lepiej to przerwać w odpowiednim momencie. Panie bardzo krótko. Ja tylko panu odpowiem, bo pan miał pretensję o to, że 35 co ofensywne. Więc chodzi o to, żeby po prostu w tej kampanii wyborczej przed wyborami majowymi wszystkich takich jak pan uzmysławiać, że nie możemy występować w roli zwierzyny prawożernej na Słowami Afrykańskiej, gdzie lwy są zawsze lwami, a my jesteśmy bezbronni, najwyżej możemy się schować w klatce. Więc po prostu lwy przestaną nas atakować, tak jak zwierzę, tak antylopy, jeżeli będą miały świadomość, że antylopy mogą ich ukryć. Więc po prostu dlatego mamy ofensywę F-35, bo to jest jedyny sposób, żeby usłyszeć Rosjan, że nie wolno nas atakować, bo musimy ich ukryć. No widzi pan, jak się pan denerwuje, bo nie ma pan racji. Natomiast wracając do tamtych, to co pan mówił o tych 100 złotych. Ja mam pretensję o to, że to sprawozdanie będzie w internecie i my możemy to darować. Natomiast ktoś, kto na YouTube będzie oglądał, mówi, przecież pan się powtarzał, przecież w czerwcu pan o tym to samo mówił. Natomiast trzeba wnosić coś nowego i to, co pan tutaj protestuje, to jest właśnie bardzo żywy spór o to, co trzeba poruszać w kampanii przed wyborami majowymi. Że nie można tolerować takiej argumentacji SLD i jej budowy, bo podejrzewam, że pan jest ich rzecznikiem, że po prostu... Jestem NSDAP. Dobrze, proszę pana, ale nie możemy tolerować zarzutu, że F-35 nie są obronne, tylko ofensywne. Bo to jest jedyny sposób, żebyśmy przestali być tolerowami tworzeń lwami. Proszę państwa, no... Ja oczywiście przyjmuję do wiadomości, że ja się powtarzam. To prawda.
No trudno, żebym wymyślał co tydzień coś innego. Rzeczywistość aż tak bardzo się nie zmienia, więc ja się powtarzam, to prawda. Jak się rzeczywistość zmieni, jak na przykład by się pan prezydent przeziębił, to zapewniam pana, że odnotuję to wydarzenie. Ale na razie pan prezydent się cieszy dobrym zdrowiem, czego mu życzę i tam na przyszłość. Natomiast wie pan, no można by wszystko, niech proszę nie gniewać, ale wszystko co pan mówi można by streścić w jednym zdaniu. Głosujcie na prezydenta Andrzeja Dudę. Kropka.